skierowania do punktu jak to Komisji Zdrowia. Paragraf 1. Przeznacza się z zadań priorytetowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 3000 zł dla poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 3 w Krakowie na zadanie pod nazwą dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu diagnozy i terapii. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poradnia obsługuje młodzież zamieszkującą obszar 912 i 1000. Dlatego też uzasadniony jest wsparcie dla tej jednostki. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Czytam, czytam. Proszę bardzo, pan. Ulica Konfederacja. Pan Grzegorz Mitali. Ale nie na naszej. No nie na naszej, ale. Ale jak powiedziałem, jak to było. Na naszych dzieci. Proszę bardzo, pan. To było to samo. Pan. Chciałbym, aby dopisać tutaj, gdzie znajduje się ta przychodnia. To poradnia. Nie. Uzasadnienie jest to, że myślę, że można dopisać, żeby... Na poradnie przychodzący numer 3, poradnia przy ulicy Konfederackiej, jest to jest rejonizacja w Krakowie, obsługuje naszą dzielnicę, mimo tego, że nie jest, nie ma siedziby na naszej dzielnicy. Na ten, co to za sprzęt, są sobie do diagnozy i terapii zakupić? No nie sprecyzowała pani dyrektor, natomiast na pewno chodzi o na przykład o piłki dmuchane, o jakieś takie rzeczy, które logopedyczne materiały, testy logopedyczne. To tak, tak drogie rzeczy, że tak powiem. Drogie. To ja wyjaśnię, że to nie tylko nasza dzielnica. Co kilka lat pamiętam, że finansuje i sprawowania przychodzi, że każda dzielnica bierze udział w tym podwórza w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu w finansowaniu. Wydziału drogowego też tak. Nie mam przeciwko temu. Ale jeżeli pan o tego mówi, to niech pan pokaże dzielnicę, która finansuje wydziału drogowego. Ale to nie na temat. Ale nie, jeszcze dodam, jeżeli mogę. Dzielnica, komisariat obsługuje cały Kraków, tak? Natomiast przychodnia obsługuje tylko dzieci z naszej dzielnicy. Nasze dzieci są tam przyjmowane jako rejon. Panie przewodniczący, ja to rozumiem, wszystko po prostu potrzebują. W kwestii formalnej wygodności, żeby. Ja powiem tak, że rejon taką federację podaje dla 5 dzielnic. Ale jeszcze nie. Będzie na tym i dla 10. Na Konfederackiej wysyła, ma przedstawiciele, pracują w szkołach, mają dyżury, pan po 2-3 godziny. Tylko mówię, że na pewno to się odbywa, że to nie jest na zasadzie, że tylko na pewno się to odbywa i na pewno biorą udział. U nas, z tego co ja wiem, to w tym roku skorzystało 50 dzieci z porady na ulicy Konfederacji. Naszej szkoły. Nie korzystają. Proszę bardzo, pan Witali będzie zgłosił. Planowałem otwarcie sekcji szachowej w naszej radzie, bo zaczynają się rozgrywki szachowe. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem? Tak, jest to pan autograf. Tak, Ksiądz Konfederacji. To jest za całością. Stwierdzam, że Rada przyjęła. Przechodzimy do kolejnego punktu. A nie jednogłośnie, przepraszam. Rozpędziłem się. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada, przepraszam, rozpędziłem się, jak to przeszedłem. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały Komisji Zdrowia.